Siemanko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Toilet Tower Defense i dzisiaj ruszymy na Endless Mode, ale dzisiaj innym teamem, bo Exclusive teamem. Z moich Exclusive wybrałem chyba tych najlepszych. Dodatkowo wezmę sobie Santę, ponieważ już testowałem ten team i sam ziomek Scientist, no daje tak mało kasy, że ledwo tam do 25 fali dochodzę, więc wspomogę się tym Santą. I oczywiście w przyszłości znowu kupię sobie lepsze ekskluzywy trochę. Planuję dokupić tego maczukowego, speaker repair drona, spider TV. I jeszcze pożyczę inżyniera, to wtedy powinniśmy dać radę, jak sobie troszkę to podmienimy. Ale dzisiaj takim teamem ruszamy i zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście taktyka na sam początek będzie taka sama jak zawsze, czyli tutaj jakiegoś Santę gdzieś tu postawmy. Od razu skipujemy. Na drugiej fali stawiamy gdzieś tutaj Scientist TV-mana, albo tutaj postawię. Chyba tutaj był lepszy. No, chyba tutaj postawię. Gdzieś tak, o. Tu dwóch postawię, będą mieli zasięg tu. No, powinno być git. Dobra, stawiamy tutaj pierwszego. Dobra, widzę, wyskipujemy na falę dziesiątą. Ulepszamy tutaj kolejnego Mikołaja na poziom trzeci. No i powiem wam, że z tymi Mikołajami teraz lepiej idzie, no. Szybciej te upgrade'y się wbijają. Niestety w porównaniu z Mikołajem Scientist kamera jest useless, więc według mnie powinien dostać buffa, skoro to jest ekskluzyw jednostka, który już nie można dostać. No ale zobaczymy, co oni tu wykombinują w przyszłości. Dobra, lecimy ze skipem. Ulepszymy raz tego. Teraz tych Scientistów trochę poulepszajmy. Fala 11. Co ja bym tu chciał zrobić? Zaraz pewnie drugiego Scientist TV-mana postawię, tylko tego ulepszę na 6. A spiderów gdzieś będę stawiał tu na środku, żeby mi zasięg tu i tu trochę. 300 kaski, dobra, ulepszamy Scientista, skipujemy. Santę mogę ulepszyć za 800, a on za 800, a nie za 1000. Czemu za 1000 myślałem? On jest chyba za 1000 Scientist. Dobra, ten se daje radę. Ile oni mają pH? 6000 HP, ty masz 50, dobra. Wytrzymamy raczej do 20. Dobra widzowie, skipujemy na falę 20, ulepszamy Scientist TV-mana. I z samymi Scientist kameramenami nie udało mi się tego osiągnąć, miałem maksymalnie 6 poziom. Więc stawiamy sobie tutaj drugiego ziomeczka, niech on sobie tu daje radę, od razu go ulepszamy tyle ile się da. Czy ja mogę tu już kogoś poulepszać dalej? Nie mogę. Ale dalej będę się trzymał taktyki, że ulepszam najpierw Scientistów. Wy po 3000, wy chyba po 2, nie? No, oni są drodzy, strasznie. Bosik idzie tam sobie, dobra. Skip. Mogę ulepszyć. I ciebie zaraz też będę mógł ulepszyć. Nie, no, teraz to pójdzie dużo, dużo lepiej niż wcześniej. No i boss pokonany, na luziku. Ulepszamy. Brakuje mi dosłownie 200 kaski, niecałe. Do ulepszenia 90, no dawać, kogoś ulepszmy. No, pozabijecie tych i ulepszamy. No, elegancko, dobra. Dwóch na maksa i gdzieś tu zaczynamy spider rozstawiać. Może tu pierwszego postawię? Mogę na drodze? Nie, tak blisko drogi. O, tutaj postawię będzie git chyba. Od razu ulepszamy dwa razy. Muszę pamiętać o Santach, bo ja o nich trochę zapominam. I o Scientistach. Trzeba jak najwięcej kasy zarobić. Ale dobra, fala 24 jest lepiej niż było wcześniej na moich testach. Więc może się uda do jakiejś 40 dojść. Fala 30 widzowie, skipujemy, lecimy ze spiderem. Jednego mamy już na maksa, drugi jest na czwartym poziomie. Tu na maksa, cała kasa na maksa. I leci bosik. Dobra, załatwcie ich, teraz tylko kasę dostanę i drugi spider na maksa. I zaraz tu trzeba postawić chyba jetpacka może, bo on dużo damage'a. Może pod koniec ja bym go tak postawił. O, tu go gdzieś postawmy, on powinien mieć duży zasięg mi się wydaje. Powinien tu sięgać, chociaż nie jestem tego pewny. Ale zaraz się przekonamy. Dobra, tu już bossa biją. Ej, dużo ma HP. Dobra, nie przejdzie już na pewno przez nich. Możemy skipować, boss pokonany. Ma zasięg tutaj, elegancko. Dobra. Jetpack na maksa, on tu sobie będzie bił raz na jakiś czas. Stawiamy kolejnego kamera spidera. Może gdzieś teraz po tej stronie? Może tak jakoś? O. Ile mamy? 11 na 15. Dobra, skipik szybki. Kolejny spiderek na maksa. I który jest który teraz? Nie wiem, będę stawiał ich gdzieś tutaj. Tu postawię, boże, drugiego. Tu ten środek to jest najważniejsza linia obrony teraz, więc mnie to tam nie interesuje, co się dzieje wszędzie, tylko tutaj ten środek najważniejszy. O, ten stoi tu, ma zasięg aż tutaj. Dobra, dawać mi spidera mojego. O, jest, dobra. Kolejny na maksa. Jeszcze jednego jetpacka tu postawię gdzieś.
Tutaj obok może ulepszmy, żeby 200 tak biło tu z daleka. To jest taka awaryjna jednostka, oni mają 10 000 DPS-u co sekundę, tak będzie dwóch. Tak jak ktoś tu przejdzie, to sobie powinni dać radę, dobra. Maksujemy, dobra. Ja przewiduję, że na sam koniec będą przejść jednostki, którym zostaje mało dosyć HP. Czy te kamera spidery tutaj sięgają? Nie sięgają, to postawmy jednego gdzieś tu. I niech sięga właśnie, ktoś tu przeszedł. O to mi chodziło, żeby kogoś tam postawić, żeby on tam od razu podleciał do nich. Tylko czy on podleci, czy znowu będzie zbugowany i będzie gonił kogoś innego? Dobra. No nie, zgubił zasięg na tamtego, no nie, widzowie. Jeden spider tutaj leci z powrotem, wjeżdża. Skip. Ulepszonka. No i on zaś poleciał za kimś innym. Nie, te spidery to taki fokus dziwny łapią. Ale dobra, zabili go na szczęście. 36 fala, więc chyba będzie lepiej niż na Turkeju. Chociaż widzowie, 37 fala leci UFO Toilet i już brakuje damage'a. Nie, 38. 100 HP. No i koniec. Niestety 38 fala, a chyba była 39 na Turkeju? Chyba tak. Musiałbym zobaczyć. A nie, dobra widzowie, udało się być lepiej. Na Turkeju zrobiliśmy 34, więc te ekskluzywy plus Santa dają sobie radę. Bez Santy to nawet 30 bym nie zdobył, bo no mówię, już testowałem to i mówię, że no jak nie będzie 30, nawet nie ma sensu tego robić. Topka po resecie już 80 fala minimum. Ale wiadomo, to się zmieni, dopiero jeden dzień mija. Tutaj mamy 2000 końców. Może coś otworzymy. Jest coś ciekawego. Titan Speakerman, upgraded Titan Speakerman. To mam. Titan Speakermana w kolekcji nie mam. Dobra, możemy spróbować go otworzyć. Usuwamy wszystko od Epika w dół. Otwieramy. Jest Titan Speakerman. Za pierwszym razem widzowie, udało się. Jest, dobra. Wiem, że jest słaby, ale po prostu lubię kolekcjonować te jednostki, to chciałem je skolekcjonować. To jeszcze raz otwórzmy. Niestety lipa. A ja widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Jak się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subika. No i w przyszłym odcinku testujemy kolejny teamek. Dzięki jeszcze raz i pa pa.